Eligiusz Mich, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim i Jolanta Fornalska na wczorajszym posiedzeniu Rady Regionu Partii zostali wybrani na członków zarządu Platformy Regionu Świętokrzyskiego. Wiceprzewodniczącymi z kolei zostali Artur Gierada, Jan Maćkowiak, Grzegorz Świercz i Lucjan Pietrzyk. Wyłonienie zarządu partii po wcześniejszych wyborach przewodniczącego w województwie funkcję tę ponownie pełni Marzena Okła-Drewnowicz i wyborach w strukturach powiatowych kończy całą kampanię w regionie. Ta kadencja Platformy Obywatelskiej będzie dla nas bardzo trudna, ze względu na to, że już w przyszłym roku wybory do Europarlamentu, potem wybory samorządowe, w 15 wybory prezydenckie i parlamentarne. Stąd też te pierwsze dwa lata upłyną właśnie na takiej solidnej pracy, tym bardziej, że Platforma musi się przyłożyć, żeby w tych wyborach osiągnąć satysfakcjonujący wynik. Działacze partyjni w regionach i powiatach na to, co dzieje się w partii na szczycie, przyglądają się z niepokojem. Eligiusz Mich jednoznacznie krytykuje to, co działo się podczas wewnętrznych wyborów na Dolnym Śląsku. My tutaj sobie w powiecie i w regionie świętokrzyskim działamy i jesteśmy dalecy od tej wielkiej polityki. Chcemy, to nas boli, że tego typu działania w pewnym sensie mogą się przełożyć na nasz wizerunek. To naprawdę ja na tym bardzo ubolewam i trudno mi się z tym pogodzić, że takie sytuacje mają miejsce. Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o naszą organizację, naszą strukturę powiatową, że będziemy oceniani przez pryzmat naszych konkretnych zachowań, naszych ludzi, naszych kandydatów, a nie przez to, co dzieje się na szczytach władzy. Wybory w PO jeszcze jednak się nie zakończyły. Ostatni etap, konwencja krajowa, dopiero 23 listopada. Po niej zapowiadane przez premiera przetasowanie w rządzie, od którego może zależeć wizerunek partii także w terenie. Miejsce dla Grzegorza Schetyny w Platformie Obywatelskiej powinno być. Jest to polityk znany, rozpoznawalny, który dla Platformy zrobił bardzo dużo. I wydaje mi się, że marginalizacja takiej osoby w naszej partii byłaby za szkodą dla Platformy Obywatelskiej. Szef Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim w inspirowanie przez Grzegorza Schetynę krytykowanych działań jego stronników nie wierzy.